Hejka kochani, witam was z powrotem na moim kanale, albo witam was na moim kanale, jeśli jesteście nowi, to zostawcie suba. Dzisiaj pierwszy raz od mega dawna robimy haul rzeczy z fashion, bo tam nie było żadnego haulu, muszę zrobić ten haul. Ale też żeby go dla was powiem, że wy lubicie haule. Zobaczcie, jaki fifi. W ogóle dawno tutaj nie widzieliście na YouTube. On jest nadal taki malutki, on jest nie urósł. On jest taki malutki, będzie na zawsze. Przyszło mi dość dużo tych rzeczy, będę wam je przymierzać, porównywać ze mną z modelką. Link do wszystkich rzeczy macie w opisie. Od razu takie pytanie, które mnie najczęściej zadajecie, czyli ile te rzeczy idą. Mi one idą około tygodnia, czasami nawet szybciej. Czy płacę coś za przesyłkę? Nie. Czy zatrzymują mi je na odprawie celnej? Też nie. Więc wszystko git. I przymierzamy ciuszki. Zatem proszę. Jeszcze nie rozpakowałam nawet tych rzeczy. Pierwsza rzecz, którą tutaj mamy, to już widzę przez opakowanie, jest to sukienka z Ed Hardy. I ja w ogóle nie wiedziałam, że na fashionowie są rzeczy z Ed Hardy, pewnie wy też nie wiedzieliście, ale są i powiem wam, że są tańsze niż na innych stronach i w innych sklepach, bo czasami jest stacjonarnie Ed Hardy i jest tańszy, jest serio duży wybór, nie wiem, czy to jest jakaś kolaboracja z fashionową, ale jak mam sukienkę, tutaj mam taką Marykę, tutaj mamy taki napis Ed Hardy, bo Ed Hardy jest znany z tego, że daje dużo jakichś nadruków i napisów. Na razie wygląda spoko materiałowo. Teraz będziemy ją przymierzać. Tak sukienka wygląda na mnie. Ja mam rozmiar XS, ja w ogóle większość tych rzeczy zamawiam w najmniejszym rozmiarze, jaki jest. I wam bym też polecała, jeżeli jesteście szczupłe, bo może w innych sklepach miałabym, nie wiem, S-kę albo nawet M-kę, ale to są rzeczy szyte raczej na dziewczyny, które mają takie kształty, więc jeżeli jesteście bardzo szczupłe, jeszcze szczuplejsze ode mnie, no to czasami jesteś rozmiar XXS. Tak wygląda ta sukienka na mnie, tak wygląda na modelce. Powiem wam, że jest bardzo wygodna, ten materiał jest fajny, rozciągliwy, przylegający. Ja jestem dość niska, ja mam 1,63 m, a sukienka jest jakby idealna, oczywiście na wyższych laseczkach też będzie fajnie to wyglądać. No i co? Dla mnie to jest taka wakacyjna sukienka, ona nie jest w ogóle elegancka, ale wygląda cute i nawet teraz wygląda mega cute w niej. Jest bardzo fajna, jest w ogóle z takiego prążkowanego materiału. Link do niej dostaniecie w opisie. Ej, serio, w ogóle ja tak jak ją zamówiłam, mówię kurde, bo tak trochę pod wpływem emocji ją zamówiłam. Czy ja będę chodzić w takiej sukience? Ale bardzo mi się podoba. Jest naprawdę fajna. Myślałam, że te rzeczy są gorsze jakościowo Ed Hardy, dlatego są tańsze, ale nie jest gorsza. Kolejna rzecz, a w zasadzie dwie rzeczy, to mamy tutaj taki komplet sportowy. I nawet nie muszę tego wyszukiwać, żeby wiedzieć, co to jest, bo pamiętam te kolory. Ja zapisałam sobie taki różowy komplet sportowy. Tutaj mamy leginsy, takie yoga mam, takie dzwony. Ja uwielbiam te leginsy, to już jest moja któraś para. A w ogóle to są z trochę innego materiału. I są bardzo dobre jakościowo, one są i do ćwiczenia, i do chodzenia tak sobie na co dzień. Raczej w tych leginsowych chodzę na co dzień, ale ostatnio miałam kombinezon na treningu, taki sportowy, bo jak wpiszecie sobie, nie wiem, jumpsuit active, to macie sportowe rzeczy i one są naprawdę zajebistej jakości, są serio zajebiste. Tutaj mamy te spodnie, one są, już wam mówię, w rozmiarze XS, tak jak mówiłam. Ja biorę raczej XS-ka. A mam dużą pupę, one są po prostu rozciągliwe, zależy jak wolicie. Myślę, że S-ka też by była na mnie spoko, ale nie byłaby taka obcisła. I tak samo w rozmiarze XS mamy staniczek na górę. I on ma tutaj te takie wkładki. Ja je wyciągnę od razu, because I don't like that. I przymierzamy go. Tak się to prezentuje i powiem wam, że ten komplet jest najwygodniejszy jakby ze wszystkich, które mam, bo mam, tak jak wam mówiłam, kilka par tych spodni z różnymi górami, ale noszę je też sobie, wiecie, z innymi rzeczami. I te są najwygodniejsze, są jakiegoś najfajniejszego materiału. Nawet wam nie jestem w stanie powiedzieć, co to jest za materiał, bo jest taki bardzo gładziutki, czuję się jak delfin w nim. Tak one wyglądają, są długościowo idealne, te same. Tak to wygląda z tyłu. Chyba w nim dzisiaj w ogóle sobie zostanę, bo było bardzo ciepło, ubrałam krótkie spodenki, a teraz już tak ciepło nie jest, bo jest godzina 18. I ten kolor jest mega cute, tutaj ma takie rękawki fajne. Tak wygląda ten komplecik na mnie, a tak wygląda na modelce. Who wore it better? Dobra, kolejna rzecz, którą tutaj mam, to jest taki kombinezon, który już rozpakowałam, bo nie wiedziałam, co to. Wiecie, jak coś jest kolorowe, to ja od razu kojarzę, co to jest, a jak coś jest po prostu czarne, no to ja mam takie, co to jest, co ja zamówiłam w ogóle. Więc jestem ciekawska i otworzyłam. I to jest taki krótki kombinezon, ja w ogóle je uwielbiam i one są na lato zajebiste. Ja mam rozmiar też XS. Oczywiście linki do tych wszystkich rzeczy macie w opisie, przypominam, bo zaraz będą komentarze, a wrzucisz link do tego różowego. Przymierzamy. Kurde, skurzają mi te gumki. Trzeba będzie je odciąć. Tak ten kombinezon wygląda. Jest też bardzo wygodny. To już jest z innego materiału. Też jakby był active, jak pisałam active,
to on mi wyszedł, ale on jest już zupełnie innego materiału, takiego trochę krótszego. No inny po prostu, nie jest taki sportowy, nie wiem czemu on był w sekcji Active, no nieważne. Tutaj macie jak wygląda na mnie, a tutaj na modelce. O, ma regulowane te, to mega fajnie. Na Fashionowie macie w ogóle mega często jakieś promki i ten był akurat przeceniony. Ja w ogóle do zamówienia robiłam, wszystko było przeceniane, więc musicie patrzeć, bo bardzo często macie jakieś promki. Okej, okay, kolejna rzecz, którą tutaj mam, to też jest kombinezon niebieski. Okej, okay, ja mega lubię prążkowane kombinezony. Ten materiał z Fashionowo, on jest bardzo taki opięty. I to też jest rozmiar XS. Teraz go przymierzamy. Okej, okay, to się nazywa Snatched. On jest mega. W ogóle nie wiem, czy on nie ma nawet w nazwie Snatched. Tutaj macie zdjęcie na modelce, macie na mnie, jak wygląda. Mega, ale nawet go nie zapięłam, bo nie chciało mi się tak szczerze i nie dałabym rady. Nie, on jest zajebisty. Uwielbiam te właśnie obcisłe kombinezony z tym prążkowanym materiałem. I w ogóle, czy możemy docenić, jak ładnie wygląda w niebieskim kolorku? Mega cute. Ja nie wiem, czy ja nie mam też takiego czarnego i czy przypadkiem go nie namówiłam właśnie dlatego, że ten czarny mi się bardzo podobał, albo był bardzo podobny. To jest jak na razie moja ulubiona rzecz. Kocham moje buszyno. Dobra, mamy teraz tutaj kolejną rzecz, którą rozpakowałam. Znowu czarna rzecz i musiałam ją rozpakować. Kolejny kombinezon, znowu jest taki prążkowany. Też go mam w rozmiarze XS z tego, co tutaj widzę. Okej, okay, on mi się chyba nawet bardziej podoba. On jest taki jakiś jeszcze bardziej snatched i fajnie to wszystko trzyma. Tutaj macie zdjęcie na mnie. Tutaj macie na modelce. I ma takie fajne, nietypowe rękawki, bo one są takie niby ramionczka, a niby nie. I on jest fajny, bo on nie ma zapięcia na plecach, więc nie musicie nikogo prosić, żeby was zapinał. Oj! Znaczy, ja nie muszę nikogo prosić, żeby mnie zapinał. Myślę, że to sprawia, że ten kombinezon z 9 na 10 jest 10 na 10. Kolejna rzecz, jaką tutaj mamy, widzę, że to jest strój kąpielowy. No i też jest tutaj napisane. Bikini. Dobra. Szalone kolory tego bikini. Szczerze nie chcę mi się go zakładać, też boję się, że jak je założę, to mi filmik zbanują, bo dostaję monetki, jak zakładam jakieś bikini na filmiku, więc tylko wam je tak pokażę. Ale ja mam bardzo dużo bikini z Fashionowy, myślę, zobaczyć na moim Instagramie, mam pooznaczane na zdjęciach, kiedy mam bikini z Fashionowy i są zajebiste, są bardzo fajne, są bardzo tanie i są spoko jakości. Z tyłu wygląda tak, z przodu wygląda tak, link do niego będziecie mieć w opisie. Ale jak się zakłada ten stanik? Dobra, będę to musiała rozkminić, ale na bank wstawię w nim zdjęcie, bo mi się podoba. Dobra, mamy tutaj kolejną rzecz i z tego co widzę, to też jest kombinezon krótki. On jest zupełnie inny, on jest też zupełnie innego materiału. On jest taki, kurde, elegancki. No cóż, trzeba go przymierzyć. Halo, proszę się ostrzyć, halo. Nie wiem, czy widzieliście moją minę, bo mam tak sceptycznie nastawiona do tego kombinezonu przez to, że jest innego materiału i jest taki trochę bardziej elegancki, ale jak go założyłam, to wygląda bardzo ładnie. Kurde, aż mam takie myśli w głowie, że idę na komunię w maju i czy ja mogę go założyć na komunię? Dla mnie to jest bardzo eleganckie, ale czy dla ludzi to będzie eleganckie? Chyba nie mogę go założyć na komunię. I wszystko mi się tutaj trzyma, bo jest taka gumeczka, wszystko jest secured, boobies are secured. Teraz macie tutaj porównanie na mnie, na modelce. I love it! Ej, to jest chyba jak na razie ulubiona, ulubiona rzecz, wygląda w ogóle mega ładnie. Czy ja może powinnam się zacząć ubierać bardziej elegancko? A nie jak hoł. Nie, to zły pomysł. Następna rzecz, którą też rozpakowałam, bo też nie wiedziałam co to i miałam takie bitch, what the fuck, co to zamawiałam? Ale jednak zamawiałam, to jest też komplecik, może biały. Ja w ogóle lubię te kompleciki takie, wiecie, yoga mam, sportowe kompleciki, żeby je nosić po prostu na co dzień. Ale on jest taki, nie powiedziałam, że jest biały, też nie powiedziałam, że jest kremowy, jest taki off-white. Teraz go przymierzymy. Bardzo ładne i to jest podobne do takich viralowych, bodajże z HM-u, komplecików, ale ja widziałam te kompleciki, to ma lepszy materiał, bo ten materiał jest taki snatched. Wygląda jak mama. O, albo jak taka mama ubiera córeczkę po jodze ze szkoły. Moim pimpuszkiem. Z moim małym pimpuszem. Nie no, bardzo mi się to szczerze podoba. Tutaj macie dla porównania ja. Wiesz, jest modelka. I fajne jest, że tutaj na brzuszku ma tak więcej materiału, bo nawet jakbyśmy się obżarły, to przez ten materiał to jest takie bardziej ściśnięte.
I love it. I szczerze do ćwiczenia też się to nadaje, bo nie wiem, czy znowu nie wzięłam tego w jakiejś takiej sekcji active wear. Albo yoga. Nie wiem, ale jest bardzo fajne. Dobra, następną rzecz też już rozpakowałam. Kolejny kombinezon, ten jest inny troszeczkę. Nie wiem, czy to nie jest piżamka przypadkiem. Wzięłam piżamkę, ale zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać na mnie. Dobra, to chyba seria jest piżamka, bo to jest... Tylko to się tutaj zapina jakby co, ale ja stwierdziłam, że będę miała rozpięte. Bo to jest takiego materiału piżamkowego i to się za bardzo mocno trzyma, a te inne kombinezony tak bardzo trzymają, więc to jest chyba piżamka. Tutaj macie zdjęcie modelce, zdjęcie na mnie, macie linki też w opisie. Taka sexy piżamka, nie wiem, będę szła do Pietrusia na noc. Przyjdę w takiej piżamce, ja tak śpię jakby co? Wcale nie śpię w starych t-shirtach i dresach. Albo nago. Śpię tak. Kolejna rzecz. Kombinezon, on jest w rozmiarze S. Mam nadzieję, że będzie na mnie dobry, bo jest dość duży. Zatem troszeczkę schudłam. Zobaczymy, czy będzie na mnie to dobre. Dobra, problem jest taki, że nie mogę tego dopiąć do końca, bo nie starcza mi jakby ręki, a moja siostra ma teraz kolokwium. Nie, nie wiem, czy robię jej kolokwium, żeby zapiła mi kombinezon. Ale generalnie wygląda to tak, fajnie. Bałam się, że będzie trochę za małe, że trochę będzie za duże, ale jest chyba okej, jest takie idealne. Mogło być lekko, trochę bardziej obcisłe, ja to czuję jakby na moim ciele, bo boję się, że mi tutaj cudzużek wypadnie, ale ogólnie jest fajnie. Ja ogólnie zazwyczaj zamawiam takie basicowe rzeczy z fashionowe, ale trzeba coś zmienić, bo to wygląda całkiem spoko. I to jest w ogóle z bardzo dziwnego materiału, takiego bardzo grubego, bardzo solidnego materiału, a jednocześnie fajnie wszystko jest trzymane tutaj. To jest... To drugie spodnie. Proszę, mogłabym... Ostatnio byłam w Afryce i byłam na safari i mogłabym tam normalnie jedną z tych zeberek udawać. Tutaj macie, jak to wygląda na mnie, tutaj macie na modelce. Uważam, że to jest bardzo ważne, że ja pokazuję, jak to wygląda na mnie, bo ja mam BBL, ale ja nie mam takiego ekstremalnego BBL, jak te laski na stronie fashionowej, więc widzicie, jak to wygląda na tak zrobionym ciele, ale jakby naturalnie zrobionym ciele. Teraz taki kombinezonik. Ja mam taki sam szary. Myślę, czy coś obok na wierzchu, czekajcie. Nie mam go nigdzie na wierzchu, ale bardzo lubię ten szary, mam go już od mega dawna i stwierdziłam, że zamówię sobie jeszcze taki i pewnie wezmę jeszcze jakieś inne kolory, bo bardzo lubię ten kombinezon, jest mega wygodny, ma tutaj regulacja. I dobre jedzenie. Jedzenie. Jest w dużo kolorach, możecie sobie porównać go na mnie i na modelce. Macie link do niego oczywiście w opisie. I robimy runway. Very nice. Very nice. I love it. Ten materiał jest zajebisty, tyle wam powiem. No wygląda pięknie, jest mega fajne. Mega fajny basic z takim małym spice up tutaj, przez to, że jest to wycięcie. I love it. Tak to wygląda na mnie. Ja mam naturalny biustyk, by co? Więc dla mnie też jest ważne, żeby to trzymało, a to trzyma bardzo fajnie. Tutaj macie, jak to wygląda na mnie, tutaj macie na modelce. Tu ma takie marszczenie, co też fajnie jakby tą sylwetkę zbiera tak do środka. Test, czy coś wypadnie. Nic nie wypadło. Approved. Kolejna rzecz. I to już chyba będzie ostatnia rzecz, bo resztę rzeczy, które zamówiłam, są takie albo stroje kąpielowe, albo bielizna, albo jakieś takie bodysuits, które są jakby na całe ciało, które są takie niby sexy, ale ja je ubiorę tak, żeby się w nim dało chodzić, jakby wiecie, na co dzień, że jakąś spódniczkę na przykład na to, czy to. Ostatnia rzecz to taka spódniczusia. Ja uwielbiam nosić spódniczki na koncertach, bo te spódniczki mają wszyte spodenki, zaraz wam zresztą to pokażę. I... Można mnie twerkować i nic nie wypadnie. Wow! To jest jakiś... Wow! Okej, pod to chyba trzeba będzie jeszcze coś założyć, bo to jest naprawdę no, trochę przesada. Bardzo krótka jest ta spódniczka. Kurde, tych lasek one są tak jakoś... Chyba mają tak i przez to im tyłkę nie widać? No i tak tutaj jest. No, to jest mocne. To jest zdecydowanie outfit na jakiś koncert albo teledysk, bo raczej po ulicy no, tak nie chodziła. I te spodenki, powiem wam, że nic nie dają, bo one są jak... No, trochę dają. Dobra, kochani, to było na tyle. Link do wszystkich rzeczy macie w opisie. Pewnie pojawi się za jakiś czas znowu jakiś haul, jeśli chcecie z jakichś innych sklepów haule. Na TikToka też wrzucam często jakieś haule z jakichś sklepów albo z jakichś rzeczy, które sobie zamawiam. Widzimy się w następnym odcinku.